Witam pana, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się drugi raz, ale pierwszy raz dopiero już mam nadzieję, że tym razem program się ukaże na naszej antenie, że nie będzie żadnych perturbacji, żebyśmy go wycofywali. Panie przewodniczący, pozwoli pan, że najpierw porozmawiamy o partii, o sytuacji, jaka się działa i jaka się dzieje w strukturach zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich. Kilka tygodni temu odbył się zjazd powiatowy i troszeczkę później, czyli bliżej dnia dzisiejszego, wojewódzki. Pan został wybrany na szefa struktur powiatowych w Końskich, a pan Andrzej Szejna, Koneczanin, został szefem struktur wojewódzkich Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy uważa pan, że to dobrze? Tak, jak najbardziej. Wszystko się zgadza. Cele partii w tym roku były takie, żeby uporządkować sytuację, bo z doniesień prasowych, publikacji był taki jakby zachwiany obraz sytuacji w SLD. Wydawało się, że są jakieś rozłamy, kłótnie. Te konwencje gminne, powiatowe, wojewódzka i krajowa ustabilizowały sytuację w partii. Zostałem wybrany przewodniczącym struktur powiatowych SLD. Jednogłośnie dostałem gratulacje od ustępującego przewodniczącego z kolegi Sławka Marczewskiego. Bardzo mu dziękuję za to, że mnie wspierał. Nie było tutaj żadnych kłótni, żadnych rozłamów, żadnych podziałów. Było takie normalne, że tak powiem, normalna zmiana pokoleniowa, ale to nie chodzi o zmianę pokoleniową, tylko takie normalne, stabilne unormowanie sytuacji w strukturach powiatowych. To samo później się stało na zjeździe wojewódzkim. Przewodniczącym został, tak jak pan podkreślił, Andrzej Szejna, koneczanin, z czego jestem bardzo dumny, bo to pierwszy raz zdarza się tak, że tu z ziemi koneckiej mamy lidera w województwie, byłego europosła, osobę bardzo kompetentną, odpowiedzialną, obytą w świecie, obytą i w polityce tej wielkiego formatu europejskiej, ale i bardzo dobrze poruszającego się polityka w tym naszym krajowym i wojewódzkich sferach politycznych i osobę, która na pewno swoim postępowaniem będzie jednoczył, nie dzielił, będzie, tak jak powiedział w swoim przemówieniu, tak kierował pracami partii, aby doprowadzić do wyborów, do wygranych wyborów samorządowych, później parlamentarnych, czy do wygranych wyborów w Europarlamencie. Pan deklarował zaraz po wyborze siebie na szefa struktur powiatowych, że koniec z kłótniami, z awanturami, z waśniami, że trzeba spokojnie, grzecznie i kulturalnie się zachowywać wewnątrz partii i nie wywlekać pewnych rzeczy wewnętrznych na zewnątrz. Ale zanim pan to powiedział, wcześniej różne nieprzyjemne rzeczy się tutaj wydarzały, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie sposób, no, żebym nie zapytał o to. A więc dwie takie sprawy. Pierwsza dotyczy tego, że funkcjonowały, i nie wiem, może już teraz nie, ale funkcjonowały jakby dwa ośrodki w sensie pomieszczeń, obiektów, że Rada Powiatowa czy Zarząd Powiatu miał lokal przy ulicy 16 stycznia, a radni powiatu i radni miejscy mieli lokal przy ulicy Piłsudskiego. Jakby to samo ugrupowanie, ludzie z tego samego ugrupowania byli w różnych lokalach, przyjmowali wyborców, się spotykali i rozmawiali. To jest jedna sprawa. I druga dotyczy sytuacji, jaka się wydarzyła podobno, mówię podobno dlatego, że być może to jest nieprawdziwa informacja, w trakcie zjazdu. A ponieważ my nie uczestniczyliśmy, bo był taki nieprzyjemny incydent na początku, że zostaliśmy wyproszeni z kamerą ze zjazdu. Pan oczywiście później przepraszał nas za to i dziękuję bardzo, że pan przeprosił. Ale niektórzy pańscy koledzy, no, uważam, że niezbyt elegancko się zachowali, ale pomińmy to. I otóż podobno wydarzyła się rzecz taka,
że państwo żeście podczas zjazdu, czy podczas przerwy dokonali wykreślenia członków z listy partii po to, żeby ta grupa, która została, bo część wyszła przed wyborem, mogła jednak legalnie, formalnie wybrać szefa partii. Czy to rzeczywiście tak się zdarzyło i czy jakiś dokument w tej sprawie, bo podobno jakiś dokument nawet wyszedł do władz wojewódzkich? Pierwsza sprawa taka, że... Te lokale. No to może zacznijmy od lokali. Lokale to tylko czysto techniczna sprawa. My chcemy być partią otwartą dla ludzi. Chcemy być partią widoczną, chcemy być ugrupowaniem, które naprawdę będzie postrzegane jako to, które dba o losy gminy, powiatu, losy województwa, które chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, które chce pomagać temu naszemu zwykłemu obywatelowi. Stąd decyzja o zmianie lokalizacji. Tam, gdzie byliśmy wcześniej na 16 stycznia, byliśmy niewidoczni. To było małe biuro schowane. Tutaj teraz na ulicy Piłsudskiego niedługo zostanie uroczyście otwarty ten lokal. Jesteśmy widoczni, jesteśmy bliżej naszych wyborców. W tym biurze to nie będzie biuro, tylko żeby było widoczne. Ono będzie widoczne przez swoje działania. Tutaj będą dyżury radnych, gminnych, radnych powiatowych. Będziemy mogli się spotykać ze swoimi wyborcami. Będą darmowe porady prawne udzielane przez prawników z naszego ugrupowania, ale nie tylko. Będą koledzy pomagali w pośredniczeniu, w zdobywaniu pracy. Tu będą mogły się spotykać wszystkie grupy, czy zawodowe, czy to jeżeli będzie chciał się spotkać OPZZ, bardzo proszę. Tu mogą mieć siedzibę Amazonki, organizacje emerytów i rencistów, działkowiczów. Kto tylko będzie chciał, po to funkcjonuje to biuro. Ono jest utrzymywane ze składek radnych, żeby było miejsce, gdzie można się wymieniać poglądami, gdzie można zasięgnąć jakieś porady, gdzie można się zwrócić do radnego o pomoc. Chcemy być widoczni. I kwestia funkcjonowania dwóch lokali była czysto techniczna. 3-miesięczny okres wypowiedzenia, dlatego tam był lokal, a tu już wzięliśmy nowy, żeby po prostu nie uciekł nam, że tak powiem, dobra lokalizacja w mieście. Jeżeli chodzi o sytuację na konwencji wyborczej powiatowej, to bardzo przepraszam, jeżeli pan redaktor poczuł się urażony, ale wyszliśmy z zasady takiej, że no, zawsze są pewne rzeczy nieprzyjemne, o których nie chcielibyśmy dyskutować na forum publicznym, a tutaj odbieralność pana telewizji jest bardzo szeroka i nie chcieliśmy, powiem szczerze, prać brudów publicznie. Dlatego część dyskusji chcieliśmy, żeby była przebiegała swobodnie, żeby się nikt nie ograniczał w możliwości wypowiedzi i chcieliśmy to zrobić we własnym gronie. Nie było żadnych tego rodzaju sytuacji jak opuszczanie, tak jak pisała prasa, że część delegatów opuściła zjazd powiatowy. Taka rzecz nie miała miejsca. Wszyscy delegaci, którzy wpisali się, wiadomo, że tam część osób wyszła, część doszła, ale wszyscy delegaci, którzy mieli prawo do głosowania, głosowali. Wybory były przeprowadzone pod nadzorem kolegów z województwa, bo był sekretarz wojewódzki SLD, była komisja skrutacyjna, była komisja wyborcza, także wszystko przebiegało jak najbardziej prawidłowo. Nasz zjazd powiatowy został zatwierdzony przez zjazd wojewódzki. Żadnych nieprawidłowości nie było. Natomiast wiadomą rzeczą jest, że ludzi to ciekawi, intryguje takie rzeczy, że ktoś opuszcza, ktoś może gdzieś coś chce utaić, skłamać. Takie rzeczy nie miały miejsca. Wszystko przeszło w merytorycznej, była merytoryczna rozmowa, miła atmosfera, chociaż to, co słyszeliśmy z publikacji prasowych, nie zapowiadało, że będzie aż tak dobrze, ale wyszło naprawdę bardzo sympatycznie i tak jak mówię, tu nie nastąpiła całkowita zmiana pokoleniowa, tu po prostu nastąpiła tak jakby częściowe dokooptowanie ludzi młodych, energicznych, bo zauważalny jest przypływ do naszej organizacji, duży przypływ ludzi młodych, którzy chcą wstępować, z czego się bardzo cieszę, do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale ja zawsze podkreślam, że młodość i energia jest bardzo potrzebna, ale my chcemy działać na
coś budować na silnych fundamentach. I te silne fundamenty to nasi doświadczeni działacze, którzy kiedyś byli posłami, byli wojewodami, byli starostami, byli burmistrzami. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o osobach takich jak Adam Sosnowski, jak Antoni Szkurłat, jak Henryk Popik, jak Zygmunt Stanek. I mógłbym wymieniać rzesze ludzi, którzy naprawdę doświadczonych naszych działaczy, którzy częściowo odeszli z tego ugrupowania, pozostawali trochę z boku. Dzisiaj widzę, że wracają pełni energii i wracają z takim merytoryczną pomocą dla nas, że ja widzę dzisiaj, cieszę się, że my młodzi będziemy wspierani przez doświadczonych działaczy i powstał taki miks młodości i doświadczenia. Z tego jestem bardzo zadowolony i to dobrze wróży na przyszłość naszemu ugrupowaniu. Panie przewodniczący, porozmawialiśmy sobie trochę, no może nie trochę, może kilka ładnych minut na temat sytuacji w partii, wewnątrz organizacji zarówno powiatowej, jak i troszkę wojewódzkiej. Teraz pora na to, abyśmy, ponieważ pan jest radnym powiatowym, żebyśmy porozmawiali również na temat tego nieszczęścia, które się wydarzyło i wydarza się nadal, uważam, jeśli chodzi o Radę Powiatu i o Zarząd Powiatu, w ogóle o starostwo. Otóż ponad 2 miesiące temu została zawarta nowa koalicja. Pan starosta publicznie na sesji oświadczył, że już nie ma tego układu koalicyjnego, który był, a więc PSL, PiS i Sojusz Lewicy Demokratycznej, tylko powstaje nowy układ Sojusz Lewicy, czyli radni z tego ugrupowania stają odsunięci z układu koalicyjnego i wchodzi w to miejsce, wchodzą radni samorządnych ziemi koneckiej. Ale właściwie prawie na deklaracjach się to skończyło, ponieważ tak, no jedynie to pan Wiesław Basiak, który był członkiem zarządu, jeszcze jest, bo jeszcze miesiąc nie upłynął od momentu złożenia dymisji na piśmie, czyli rezygnacji z tej funkcji. Natomiast wszyscy pozostali, którzy no, mieli odejść, ponieważ i prezydium rady, i zarząd miały być te dwa ciała odchudzone, czyli prezydium rady miało być dwuosobowe, a zarząd trzyosobowy. Póki co pan jest również radnym, tak powiedziałem na początku, a więc pan również pełni nadal funkcję przewodniczącego komisji. Pan Michał Pękala, tak, jest również przewodniczącym jednej z komisji. Wasz członek, pani nazywa się Biegaj chyba. Pani Renata Biegaj jest nadal w zarządzie i pan Wiesław Skowron jest przewodniczącym Rady Powiatu. Czy nie uważa pan, że taka sytuacja, gdzie właściwie publicznie zostaliście odsunięci z tego układu koalicyjnego. Pan starosta argumentował to tym, że jeden z radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej podpisał się pod wnioskiem o odwołanie starosty i zarządu z poprzedniego układu, a więc odsunięci zostaliście z układu koalicyjnego, a jednak nadal w tych strukturach jesteście. Czy nie uważa pan, że to jest jednak może takie przekorne troszkę, ale że to jest ze szkodą dla waszego ugrupowania, ponieważ mimo że argumentować możecie państwo, że jesteście w mniejszości, że nie macie wpływu na decyzje podejmowane czy przez radę, czy przez zarząd, to jednak macie pewne funkcje w tym układzie i część wyborców może uważać, że jednak ponosicie nadal współodpowiedzialność, będąc jednak poza koalicją. Powiem tak, że no, najważniejsza jest wola wyborców, a pan starosta cały czas myśli, że najważniejsze są jego decyzje, a nie wola wyborców. Tak się stało, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał te wybory samorządowe 2 lata temu. Miał największą liczbę głosów oddanych na listę. Drugim ugrupowaniem, które zdobyło tyle samo mandatów, ale zdecydowanie mniej głosów, było Polskie Stronnictwo Ludowe. Powstała koalicja taka, jaka powstała, PSL, SLD, PiS. To była koalicja czysto polityczna, z którą my jako radni się nie zgadzaliśmy, bo ona była zawarta politycznie, natomiast nie samorządowo.
by my jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej stoimy na straży obywateli, porządku w powiecie. Jesteśmy, dostając mandat samorządowy, jesteśmy przedstawicielami naszych wyborców w samorządzie. I nie może być takiej sytuacji, jaką zrobiły układy partyjne, że PSL i PiS, że daje się wyborcom możliwość głosowania, natomiast zabiera możliwość wyboru. I tutaj po raz kolejny pan starosta chce coś zrobić, natomiast nie zapomina o woli wyborców. Jeżeli ta koalicja, która teraz powstała nowa, ma na tyle silną, stabilną większość, żeby dokonać zmian w zarządzie czy w prezydium rady, jak najbardziej proszę, niech dokonuje. My poddamy się weryfikacji radnych i chętnie odstąpimy funkcję przewodniczącego powiatu czy przewodniczących komisji naszym kolegom, bo tu nie chodzi o sprawowanie funkcji, ale o wypełnianie mandatu radnego, o sprawne funkcjonowanie powiatu. Jestem pełen obaw, jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje w powiecie przez nie ostatnie półtora roku, tylko przez ostatnie prawie 6 lat. To jest praktycznie ta sama koalicja PiS-u i PSL-u, która nie ma pomysłu na to, jak rządzić powiatem, jak dokonywać, podejmować trafnych decyzji. Natomiast kwestia organizacji Rady Powiatu, funkcjonowania Rady Powiatu jest w gestii przewodniczącego. I całe szczęście, że pan bardzo dobry, zresztą przewodniczący Wiesław Skowron pełni tą funkcję, bo przynajmniej Rada sprawnie funkcjonuje. Zarząd, jak widać, tylko jest po to, aby być. Natomiast żadnych decyzji, żadnych planów, żadnych pomysłów na działanie powiatu nie ma, a tutaj niestety wiemy, jakie problemy są u nas. Są problemy bardzo istotne i to nie problemy, które powstały w ostatnim miesiącu czy roku, tylko to są problemy, które się nawarstwiały przez ostatnie 6 lat podczas władzy PSL-u i PiS-u. To jest problem szpitala, bardzo dobrze zarządzany szpital, szpital specjalistyczny, tyle poradni specjalistycznych, dobrzy fachowcy. Natomiast jest problem finansowy, rosnące i to w bardzo szybkim tempie zadłużenie szpitala. I to zadłużenie, z którym powiat, zarząd powiatu, starosta, czy to pan Soboń, czy pan wcześniej pan Lenart, czy teraz oni we dwoje, nie umieją sobie poradzić. Jak wiemy, te decyzje, jeżeli chodzi o sfinansowanie tego zadłużenia przez zaciągnięcie kredytów, teraz, dzisiaj, ze względu na zmianę ustawy, nie mogą być takie kredyty zaciągnięte, żeby pomóc szpitalowi. Natomiast starostwo nie ma środków takich, żeby w jakiś sposób ten dług zbilansować. Druga sprawa oświaty, szkolnictwa. I tutaj tak samo, mamy takie dobre kadry w Końskich, takie tradycje. Kiedyś nasz ogólniak był w pierwszej trójce ogólniaków w województwie świętokrzyskim. Zdawalność, dostawalność na studia, co było takim wymiernikiem, była znakomita. Czy to medycyna, czy prawo, czy kierunki na politechnikach. Dzisiaj zarząd nie umie dobrze zagospodarować tej naszej kadry nauczycielskiej, która jest dobra, doświadczona, która dobrze kształci, ale co z tego, jak ona ma problemy z wyposażeniem pracowni, ma problemy z termomodernizacją budynków, ma takie normalne problemy z funkcjonowaniem zwykłym, z tym się musi na bieżąco zajmować, a nie tym, co jest istotą nauczania. Kwestia infrastruktury drogowej. No bardzo mnie to martwi, że podpinamy się pod projekty, gdzie my nie współfinansujemy tych projektów. Kwestia budowy obwodnicy. No całe szczęście dopięta przez pana burmistrza Cichockiego, jako gdzie gmina jest jednym z udziałowców, inwestorów. Natomiast no, my jako starostwo nie partycypujemy w kosztach budowy tej obwodnicy. Natomiast mamy kilkaset kilometrów dróg powiatowych i
de facto żadnego pomysłu na modernizację tych dróg, na naprawę tych dróg. Nie mamy żadnych projektów w planach, jeżeli chodzi o dofinansowanie ze środków krajowych, tak zwanych setynówek, czy zewnętrznych dotacji europejskich. Także tu nie ma pomysłu na funkcjonowanie tego starostwa. I to mnie najbardziej martwi. Pomysły, które my mamy, a przede wszystkim nie to, że pomysły, tylko wiemy, jak się uporać z tymi problemami, niestety nie znalazły akceptacji wśród naszych byłych koalicjantów, czyli PSL-u i PiS-u. I to z czystych takich powodów politycznych, partykularnych interesów prywatnych osób. Ważniejsze jest to, kto jaką ma funkcję, a nie to, czy ten powiat będzie funkcjonował, czy on będzie dobrze odbierany, czy nasi mieszkańcy, najważniejsze, będą zadowoleni, czy nasi mieszkańcy będą mieli dobre szkoły, czy nasi mieszkańcy będą jeździli po bezpiecznych, wyremontowanych, czy nowych drogach, czy nasi mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpośredni dostęp do opieki medycznej. Te najważniejsze rzeczy dla naszych obywateli schodzą na drugi plan, a na pierwszy plan wchodzi polityka i zajmowanie się tym, żeby trwać, tkwić, a nie żeby działać. To jest niepokojące i my od początku kadencji, teraz z jeszcze większym nasileniem, będziemy tak kierunkować nasze działania, żeby one były jak najbardziej widoczne w sposób pozytywny dla naszych mieszkańców, dla naszych wyborców. I to jest najważniejsze. Z pańskiej wypowiedzi rozumiem, że do dymisji się podawać państwo nie będą, czyli te cztery osoby, które są w jakimś sensie w tych władzach powiatu, nadal pozostaną, że oczekują państwo ewentualnego odwołania z tych funkcji. Tak to mamy rozumieć? Na razie przyglądamy się temu, co się dzieje w starostwie. Żeby rządzić, trzeba mieć stabilną większość. Ja nie wiem, czy my mamy się odwoływać, czy może ma się odwoływać osoby inne z zarządu. Dlaczego mają się nasi radni decydować na odejście spełnionych funkcji, a może ta koalicja nie przetrwa próby czasu, bo jak widzę, tu zaczynają być problemy wewnątrz jakiejś koalicji, która teraz powstała, ale no, żeby mówić o koalicji i o rządzeniu, o jakichś pomysłach, to trzeba mieć stabilną większość, a tej większości nie ma. Dzisiaj zrezygnujemy, a jutro się okaże, że to niestety tą większość my mamy, a nie ci, którzy dzisiaj się nazywają rządzącymi. I na zakończenie jeszcze pytanie dotyczące pańskiej wypowiedzi kiedyś na łamach lokalnej prasy na temat tego, jak zachowali się samorządni w tym układzie. Pan powiedział, no nie mam tutaj tego tekstu przed sobą, ale tak mniej więcej, jak sobie przypominam, że pan Obratański nieelegancko się zachował, ponieważ te pomysły, które zostały zawarte w nowej umowie koalicyjnej, te propozycje zmian zostały wypracowane przez was, na waszych spotkaniach i on jakby skradł wam te pomysły. To mniej więcej taka pańska była wypowiedź. Czy pan to nadal podtrzymuje? Tak, wiadomo, że co innego mówimy, co innego piszą. To jest jedna sprawa. Natomiast program zaprezentowany przez pana radnego Obratańskiego to był program wypracowany na naszych wspólnych spotkaniach radnych powiatowych. I to chodzi o to, że to tak jakby zawłaszczył sobie pan Obratański pomysły radnych z różnych ugrupowań, ale to nie chodzi o ugrupowania, tylko chodzi o to, że zebrało się kilkunastu radnych, którzy widzieli problemy, widzą problemy, doszli do konsensusu, jak te problemy rozwiązywać. Pan Obratański był jednym z inicjatorów, głównym inicjatorem podpisania wniosku o odwołanie starosty pana Bogdana Sobonia. Przecież też się wypowiadał na ramach prasy, że on podpisał się pod wnioskiem o odwołanie pana Bogdana Sobonia. Zwrócił się do nas z prośbą o
o to, żeby może tworzyć jakąś nową koalicję, żeby jakoś razem współpracować celem rozwoju powiatu. No i podpisując jedną ręką wniosek o odwołanie starosty, drugą ręką podpisywał umowę koalicyjną z panem starostą. Także tak do końca reszta radnych była zdezorientowana zachowaniem pana radnego, bo tak nie do końca jesteśmy pewni, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Czy chodzi o dobro powiatu, czy znowu o dobro jakiejś jednostki, czy o to, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że żyją w powiecie koneckim, czy chodzi o to, żeby znowu wrócić na scenę polityczną i znowu wrócić, tak powiem kolokwialnie, do gry. Także to zachowanie pana radnego pozostawiam ocenie naszych wyborców. Myślę, że to jest najlepsza weryfikacja i najlepsza ocena. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. Thank you.